Powiedz mi, co to jest 5S, tak z twojego punktu widzenia? Jest to nic innego jak rozwiązywanie problemów poprzez eliminację marnotrawstw. 5S jest to metoda, która składa się z 5 kroków. To, co jest istotne, każdy kolejny krok możemy zrobić wtedy, jeżeli spełnimy określone warunki kroku poprzedniego. Pierwszy krok, selekcja. Mamy pierwszy krok, robimy selekcję czegoś tam. W drugim kroku mamy S jak systematyka. Trzecie S metodycznie, naukowo jest nazywane jako sprzątanie, natomiast ja bardziej preferuję sprawdzenie. Skoro mamy za sobą trzy takie naprawdę ciężkie etapy, przechodzimy do dwóch, które mają nam podtrzymać zmianę. Czwarte S, standaryzacja. I ostatnia wisienka na torcie, samodyscyplina, czyli nasz mindset, który chcemy zmieniać wśród naszych współpracowników, ale też również w samym sobie.